Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj nie lada gratka dla dziewczynek. Mamy specjalne lalki Moxie Girls i będziemy kolorować ich płaszcze przeciwdeszczowe. Oto i nasze Moxie Girls od firmy MGA. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, jak wyciągałam je z pudełka, to to, że było strasznie ciężko wydostać wszystkie elementy z opakowania. No, ale już teraz są na stole. Do każdej lalki dołączony jest parasol, pisak albo niebieski, albo zielony. Tutaj akurat mamy lalkę Britain. Lalka ma na sobie kalosze pod kolor swojego parasola, sukienkę prostą i na sukienkę płaszcz przeciwdeszczowy. Brytyn ma rozpuszczone włosy. I do niej dołączony był pisak niebieski. Kolejna lalka z żółtym parasolem to Sofia. Sofia ma żółte kalosze pod kolor parasola, sukienkę w kratkę i płaszcz przeciwdeszczowy zielony w kwiaty. Trzecia lalka to Avery. Ma fioletowy parasol i w tym samym kolorze kalosze. Sofia zgłosiła się na ochotnika, żeby spróbować właśnie na jej płaszczu, jak działają nasze pisaki. No więc spróbujmy. Pisaki są zmazywalne. Wystarczy przetrzeć palcem i wszystko znika. Możemy namalować coś nowego. Namalujmy coś Avery. I ma teraz piękne kwiatki. Brytyn ma płaszcz w pasy, więc na tym pasie zrobimy jej wzorek. To możemy go zmazać i płaszczyk jest czysty. Witaj, Brytyn! O, witaj, Sofia! Ale mamy pogodę. No, no co poradzić? Wiosną pada deszcz, bo wszystko się budzi do życia. Drzewa potrzebują wody i deszczu. Całe szczęście możemy sobie pokolorować tą ponurą pogodę. Mamy kolorowe kalosze, kolorowe parasole i możemy kolorować swoje płaszcze. Ekstra! Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się czegoś lepszego. Jak zobaczyłam, że są to lalki z flamastrem, myślałam, że będzie się ciut więcej działo. Okazuje się, że tak naprawdę flamaster to zwykły pisak wodny, więc możecie użyć jakiegokolwiek innego pisaka. Lalki wykonane są poprawnie, ale szczerze powiedziawszy, byłoby się do czego przyczepić. Ja oceniam
te lalki na 3 gwiazdki. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja. Zapraszamy do obejrzenia innych na naszym kanale kochamzabawki.pl.